Do tej pory wszystkie wzory skróconego mnożenia, które sobie przerobiliśmy, dotyczyły drugich potęg. Teraz przejdziemy do trzecich potęg. Pierwszy wzór to jest sześcian sumy. Jest to bardzo podobny wzór do kwadratu sumy, tylko że tutaj zamiast drugiej potęgi jest trzecia potęga. I standardowo zaczniemy od wzoru. Wzór wygląda w ten sposób. Musimy zapamiętać a do trzeciej. Dodać 3a kwadrat razy b, dodać 3a razy b kwadrat, czyli ta potęga z a przeskakuje na b i dodać b do trzeciej. I teraz udowodnimy sobie ten wzór. Zaczniemy podobnie jak przy kwadracie sumy od lewej strony. A plus b do trzeciej. Skorzystamy z definicji z tego, czym jest potęga. Możemy to rozpisać sobie w ten sposób. A plus B razy A plus B razy A plus B. I możemy sobie wymnożyć przez siebie te trzy nawiasy, ale łatwiej nam będzie, jeśli zauważymy, że pierwszy nawias razy drugi nawias dadzą nam coś takiego. A plus B do kwadratu razy A plus B. Dlaczego zapisałem to w ten sposób? No bo mnożymy przez siebie te same elementy, więc potęgi możemy dodać i to jest po prostu to samo co a plus b do trzeciej. I teraz my wiemy już, co to jest za wzór. To jest kwadrat sumy, czyli będziemy mieli coś takiego. A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. I teraz popatrzmy, my mnożymy ten cały kwadrat przez ten nawias, więc musimy po prostu to wziąć sobie również w nawias. I mamy a plus b. Ponieważ ten cały czynnik mnożymy przez a plus b, a ten cały czynnik jest równy dokładnie tyle. Stąd trzeba mieć nawias. I teraz po prostu musimy wykonać mnożenie dwóch nawiasów, tak jak zawsze robiliśmy do tej pory, z tym, że widzimy, że tutaj szukam jakiegoś fajnego koloru. Może niebieski dam. O. Z tym, że tutaj są trzy czynniki. I teraz będziemy sobie mnożyli w ten sposób. A kwadrat razy A to jest A do trzeciej. A kwadrat razy B to jest A kwadrat B. Przechodzimy do drugiego elementu. 2AB razy A to jest 2A kwadrat B. Dodać. Teraz 2AB razy B. To mamy 2a i b kwadrat plus b kwadrat razy a i plus b do trzeciej. I teraz musimy sobie tylko to uporządkować. Widzimy, że a do trzeciej zostaje, czyli mamy a do trzeciej plus a kwadrat razy b. Dodać 2a kwadrat b daje nam 3a kwadrat b. Dodać. Tutaj tak samo będziemy mieli 3a razy b kwadrat, dodać b do trzeciej. A to jest dokładnie to samo co z prawej strony równości i to kończy nam dowód. Czyli tak to się robi. No i widzimy, że łatwiej jest zapamiętać ten wzór, żeby jego stosować, niż po prostu sobie najpierw to podnosić do kwadratu i później wymnażać. Czyli ten wzór, jeśli będziemy pamiętali, to naprawdę zaoszczędzimy dużo czasu, jeśli będziemy go poprawnie stosowali. I teraz przejdziemy do konkretnych przykładów. Tutaj w tym naszym przypadku a jest równe 2, a b pierwiastek z 3. I po prostu będziemy mieli tak. A do trzeciej plus 3 razy a kwadrat razy b dodać 3 razy a razy b do kwadratu dodać i będziemy mieli b do trzeciej, czyli pierwiastek z trzech do potęgi trzeciej. No i teraz ładnie to sobie uprościmy. 2 do trzeciej to 8. Tutaj będziemy mieli 2 do kwadratu to jest 4 razy 3, to jest 12 pierwiastków z trzech. Tutaj będziemy mieli pierwiastek z 3 do kwadratu to 3 razy 3, 9 razy 2 to jest 18. Plus, a to są 3 pierwiastki z 3.
No i teraz 8 plus 18 to jest 26, 12 pierwiastków z 3 plus 3 pierwiastki z 3 to jest 15 pierwiastków z 3. Dlaczego pierwiastek z 3 do potęgi trzeciej to 3 pierwiastki z 3? Popatrzmy. Możemy pierwiastek z 3 do trzeciej zapisać jako pierwiastek z 3 do drugiej razy pierwiastek z 3, a pierwiastek z 3 do drugiej to 3 i zostaje nam pierwiastek z 3. To takie wyjaśnienie, jeśli ktoś się na tym zastanawiał. No i to wszystko, tak? Może tutaj poprawię. Tu ma być 15. Jest troszeczkę tak napisane, że może to wprowadzić w błąd. No i teraz drugi przykład, bardzo prosty. Mamy tak, to jest nasze A, czyli 2, a B to jest C. I mamy tak, A do trzeciej, czyli 2 do trzeciej, to jest 8, plus 3 razy A kwadrat, to jest 4, razy B, dodać 3 razy A razy B kwadrat, plus, znaczy B, powiedziałem B, stosując ten wzór, tak, naszym B jest teraz C, plus B do kwadratu, czyli naszym B jest C, czyli będziemy mieli C do trzeciej. I troszeczkę mało miejsca sobie tutaj zostawiłem, no możemy to sobie jeszcze elegancko uprościć, o tu zmieszczę. Mamy 8, to jest jedyna liczba, to nic nie dodamy, tutaj mamy 12c, tutaj mamy 6c kwadrat, a tutaj mamy c do trzeciej. A tutaj postępujemy dokładnie tak samo, tylko że tutaj mamy ułamek, ale to nic nam nie zmienia. Musimy tylko skrupulatnie stosować ten wzór. To jest nasze a, czyli x przez 2, to jest nasze b. Czyli będziemy mieli x przez 2 do potęgi trzeciej dodać 3 razy pierwszy element do kwadratu razy drugi element, dodać 3 razy pierwszy element razy drugi element do kwadratu, dodać drugi element do potęgi trzeciej. I teraz jeśli ułamek podnosimy do pewnej potęgi, to podnosimy i licznik do tej potęgi i mianownik. Dodać 3 razy 3 to 9. Tutaj będziemy mieli x kwadrat przez 4. Bo licznik do kwadratu i mianownik do kwadratu. Tutaj będziemy mieli 3 do kwadratu to jest 9, razy 3 27, razy x przez 2, dodać 27. I możemy to już tak zostawić, albo możemy napisać tutaj 9 czwartych x kwadrat, a tutaj 27 drugich x. Ja tutaj już nie chcę tracić czasu, żeby takie proste rzeczy zapisywać, tylko można to powiedzieć. A tutaj mamy już ostatni przykład. Zastosujemy sobie tutaj wzór tego skróconego mnożenia i to już będzie wszystko. Można sobie samemu powymyślać, zrobić analogiczne przykłady i to naprawdę nie jest trudne. Czyli tak, stosujemy nasz wzór. Pierwszy element do potęgi trzeciej, dodać 3 razy pierwszy element do kwadratu razy drugi element, dodać 3 razy pierwszy element razy drugi element do kwadratu i jeszcze zabrakło miejsca, musimy dodać drugi element do potęgi trzeciej. I teraz działamy z tymi potęgami. Licznik do trzeciej to jest 1, zmienię kolor. M do trzeciej to jest po prostu m do trzeciej. Dodać 3 razy 2 to jest 6, m i będziemy mieli 1 przez m kwadrat. Dodać, tutaj będziemy mieli 3 razy 1 przez m razy. I tutaj widzimy, pierwszy czynnik podnosimy do kwadratu, bo mamy iloczyn, podnosimy do potęgi drugiej, czyli będziemy mieli 4 razy m kwadrat. Dodać, a tutaj będziemy mieli 8m do trzeciej. No i uprościmy to sobie jeszcze jakoś elegancko. Z tym już nic nie zrobimy. Tutaj widzimy, że m skróci się nam tutaj z jednym m, czyli będziemy mieli 1 przez m do trzeciej, dodać 6
przez m dodać. Tutaj widzimy, że tak samo nam się skrócą te elementy i będziemy mieli 12 m. Tylko, że tutaj była druga potęga, a tutaj mieliśmy w mianowniku, tutaj jest w liczniku, czyli tutaj zostanie 1 m i mamy plus 8 m do potęgi trzeciej. No widzimy, że ten wzór jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ale po prostu trzeba usiąść do tego na spokojnie, zastosować wzór, później zastosować prawa działania, prawa działań dla potęg i po prostu wszystko elegancko, ładnie się uprości i trzeba zapisać ładnie wynik na końcu. I tak jak poprzednio, gdy mieliśmy kwadrat sumy, to następny wzór to był kwadrat różnicy. I tak samo tutaj, poznaliśmy sześcian sumy, a kolejny wzór będzie dotyczył sześcianu różnicy. I zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie poznamy wzór na sześcian różnicy, udowodnimy sobie ten wzór i rozwiążemy kilka przykładów.